skusza Redeko. www.redeko.pl. AZS Politechnika Wrocław od lat stanowi o sile polskiego brydża. Nikogo więc nie może zdziwić fakt, że kiedy rozgrywane są wielkie zawody, przedstawiciele tego klubu są mile widziani w każdej z reprezentacji. Tym razem powołano ich do teamu Mazurkiewicz. W skład weszli Marcin Mazurkiewicz, Krzysztof Jassem i właśnie wrocławianie, czyli Piotr Gawryś, Michał Klukowski, Stanisław Gołębiowski i Włodzimierz Starkowski. Mimo że nasz brycz odgrywa istotną rolę w świecie, taki sukces Polaków jest wielkim i niespodziewanym wynikiem. Do fazy finałowej nasi zawodnicy awansowali dopiero z 26 wynikiem. Nikt im nie dawał większych szans na podium, jednak doskonale wypadli w meczach z wyżej rozstawionymi zespołami, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Te pojedynki okazały się kluczowe. Po pierwsze otworzyły drogę do podium, po drugie natchnęły naszych świetną energią. W finale biało-czerwoni pokonali Monako różnicą ponad 50 punktów. Warto odnotować, że to nie był najmocniejszy skład, jaki teoretycznie nasz kraj mógł wystawić. Zabrakło w nim najbardziej utytułowanej polskiej pary, czyli Cezarego Balickiego i Adama Żmudzińskiego. Zdecydowali się grać dla drużyny amerykańskiej. Efekt był jednak taki, że ich zespół nawet nie awansował do fazy finałowej. A co z polskim teamem? Śmiało można powiedzieć, że jest wielki. Polacy dopiero po raz drugi w historii sięgnęli po medale Mistrzostw Świata w tej kategorii. Poprzedni triumf miał miejsce w 1978 roku. Nowe centrum skłusza Redeko. www.redeko.pl